Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Paweł Muras. Witam cię, Pawle. Witam wszystkich. Cześć, Artur. Paweł od wielu lat interesuje się zdrowiem, a bardziej stylem życia. Jego konikiem jest żywienie, czyli odkrywanie prawdziwych smaków. Jeżeli rozmawiamy o smakach, to możemy porozmawiać o przyprawach. I to w dzisiejszym odcinku temat naszego odcinka, czyli cynamon cejloński. Ale zanim będziemy rozmawiać o cynamonie, poproszę cię, Pawle, powiedz, od czego się u ciebie to zaczęło? Skąd się wziął styl życia? Skąd się to zainteresowanie u ciebie zaczęło? No, zaczęło się to 12 lat temu. 12 lat temu, jak byłem na studiach, skończyłem pracę jako ślusarz, czyli w ogóle nie związany z żywieniem, z przyprawami, z kuchnią. Ślusarz mówisz? Tak. No proszę bardzo. Dorabiałem, żeby na studia mieć, studiowałem. Ze ślusarza do zdrowego stylu życia. Proszę bardzo. Tak, było czasem. Studiowałem dokładnie też BHP, czyli też nie związany z tematem. No ale moja ciocia prowadziła już firmę, która zajmowała się sprowadzaniem soków z granatu, soków z noni, czyli taką ekologiczną żywnością, wysokiej jakości soki. No i ja wtedy wieczorami chodziłem tam po prostu kleić etykiety polskie, no pomagać w magazynie, czyli tam dorabiałem sobie jeszcze dodatkowo do studiów. No i z racji tego, że często tam bywałem, zaczynałem też z tych produktów korzystać, jakieś tam pierwsze przygody z gotowaniem, z kuchnią. No i tak zaczynało mnie to coraz bardziej interesować. I skończyło się tak, no, że zacząłem tym zajmować się zawodowo, pierwsze jako tam pomoc. Czyli rozmawiałeś z ciocią pewnie bardzo dużo i od niej czerpałeś takie pierwsze podstawowe informacje, jak żyć. No tak, tak. Bo to dokładnie było właśnie z moją ciocią, z panem Norbertem, który był też właśnie współzałożycielem. No i początkowo miało być tak, że miałem sobie właśnie do końca studiów dorobić, ale tak zostało już na 12 lat. Temat mnie zainteresował, było tego coraz więcej, można zdobywać. Jeździłem też na początku na przykład na targi Biofach, to jest w Norymbergu takie duże wydarzenie, które z całego świata, żywność ekologiczna, taka właśnie prawdziwe przyprawy, spotykają się. Biofach jest organizowany na każdym kontynencie, w Europie właśnie w Norymberdze. No i tak zaczęło mnie to interesować. Ten smak, odkrywanie prawdziwy, nie tylko żywność przetworzona. Czasami właśnie bardzo fajnie, że można czegoś używać, co jest mniej przetworzone, mniej tych smaków, ale wtedy czujemy no, te prawdziwe właśnie smaki, przyprawy. No i tak do teraz zajmuję się tym zawodowo. A gotowanie? Gotujesz sam, czy gotowałeś sam, bo jak smaki, no to coś do gara wrzucasz i próbujesz, co wychodzi. Smaczne, niesmaczne, mniej smaczne, bardzo smaczne. No to tak, to w domu jestem bardziej za tym, żeby sobie gotować, no a restaurację to traktuję jako doświadczenie, żeby też gdzieś nowe smaki zdobywać, czyli tak, to jest to dla mnie przyjemność, spędzanie czasu w kuchni i przyrządzanie posiłków. Mhm. A jak idziesz do restauracji, sprawdzasz tą restaurację odnośnie zdrowego żywienia? Nie zawsze, powiem szczerze, nie jest to zawsze, często też smakowo, ale na przykład ja tego lubię kuchnię włoską prawdziwą, bo tam używa się dość mało składników przeważnie w daniach i jest to dość prosta kuchnia, ale dzięki temu czujemy te smaki, ale nie mam jakiegoś takiego jednego, powiedzmy, jednego kierunku, który najbardziej polecam, bo i kuchnię polską, i no, lubię eksperymentować. Mhm. A czy jak idziesz do restauracji, to bierzesz swój własny cynamon? Nie. Nie restrykcyjnie. Później, jeżeli jest jakiś przepis, albo gdzieś coś zjem, no to w domu już próbuję. To już na własnych produktach. Mhm. Powiedziałeś mi, że cynamon cejloński, a to nie może być cynamon taki po prostu zwykły, czy musi być właśnie ten cejloński? Jaka to jest różnica? Cynamon, nie wiem, zwykły, a cejloński? Raczej tak. No, może tak na początku, co to jest cynamon? Cynamon to jest przyprawa
która jest jedna z najbardziej popularnych przypraw na całym świecie. Ogólnie to jest, pozyskuje się z drzewa cynamonowca. Mamy około 250 gatunków, znamy tego drzewa. 250 gatunków. Dużo. Jest to dość sporo, przy czym no, nie ma się co za bardzo tym też tak przejmować, bo raczej dostępne mamy maksymalnie 4 gatunki w Polsce. W Polsce? Mhm. Tak, w Polsce. Ogólnie na świecie są, to są najpopularniejsze. I tak, i mamy tutaj cynamon, który jest najbardziej popularny, jest go najwięcej, najczęściej używany. To jest tańsza odmiana, to jest cynamon cassia. Cynamon cassia to jest odmiana chińska, uprawiana właśnie w Chinach. Jest cynamon ceyloński, o którym właśnie będę dzisiaj mówił, i jest to cynamon często nazywany prawdziwym, oryginalnym. Jest też cynamon indonezyjski i cynamon wietnamski, tutaj bardzo rzadko spotykane u nas, więc myślę, że w ogóle nie będę tego tematu poruszał, bo tak jak mówię, rzadko spotykany. Więc można powiedzieć, że codziennie jak kupujemy cynamon, wpadamy ofiarą takiego no, drobnego oszustwa. No bo najczęściej jest pisane tylko, że to jest cynamon, a nie cynamon. I nic więcej, i nic tak? więcej, tak. Jeżeli jest cynamon ceyloński, to raczej każdy producent będzie się tym chwalił, bo to jest duża zaleta. No, jak się cynamon rozprzestrzenił, w ogóle popularność jego i dlaczego jest prawie w każdej kuchni używany? Bo to też jest tak, że praktycznie na całym świecie są potrawy, gdzie się używa tej przyprawy. No bo już pierwsze zapiski o cynamonie, takie szacuje się, że to jest 5000 lat przed naszą erą właśnie w Chinach. I to jest trochę mitologii, bo tutaj jest mityczny bóg cesarz, który był nazywany boskim farmerem, tam jako pierwsze zapiski użycia cynamonu. To tam później kolejne mamy zapiski, w Biblii również były zapisy o cynamonie. Był używany w Europie, zaczęto używać około III wiek przed naszą erą, to już Rzymianie, Grecy używali. Był często drogami handlowymi tutaj przez Arabów transportowany. Tylko tutaj nie mamy pewności, czy to był właśnie już ceyloński oryginalny, cassia używany. Często też tak, bo około 1200 roku naszej ery, no to głównym jakby dostawcą do Europy byli Wenecjanie cynamonu, ale tutaj wszyscy kupcy starali się ukryć, skąd cynamon pochodzi. Więc było różnych, dużo protek rozsiewanych, czy to tak naprawdę no nie wiedzieli, Europejczycy nie wiedzieli, czy cynamon to jest drzewo, gdzie rośnie, no bo każdy chronił sobie kupiec, to były olbrzymie fortuny, każdy na tym zbijał. Później były wojny cynamonowe, się zaczęły i te wojny cynamonowe właśnie przyczyniły się do tego, że ta przyprawa była znana wszędzie, bo właśnie Wenecjanie zostali podbici przez pierwsze Portugalczyków, którzy dość mocno tam zaczęli zwozić ten cynamon do Europy, już tak jakby to przyspieszyli. Później około 1620 z kolei Holendrzy przypłynęli, to jest na Sri Lankę, i założyli tam, z takich ciekawostek, to była pierwsza korporacja spożywcza została założona, która właśnie zajmowała się dostarczaniem cynamonu. Później już na koniec zostali jeszcze podbici przez Anglików, więc każda tak jakby cywilizacja, wszyscy do swojej kultury wprowadzali ten cynamon, dlatego był tak popularny. To była droga przyprawa i również właśnie przez to, że droga, no to też podrabiana. Teraz właśnie najczęściej jest ten cassia dostępny. I tak, dlaczego warto rozróżniać te cynamony? Ponieważ cynamon cassia, ten, który jest najczęściej dostępny, ta chińska odmiana, bo skupia się tylko na cassii i ceylońskim, najpopularniejszych. Cassia zawiera w sobie dużo kumaryn, które przy stosowaniu regularnym mogą być szkodliwe do organizmu. Dokładnie powodują to, że uszkadzają nam wątrobę i nerki. Jest około 1 dziesiąta mg kumaryn na 2 kg ciała
dorosłej osoby przy regularnym stosowaniu. Wiadomo, że jak tam jednorazowo, no to nie jest to tak szkodliwe, ale gdybyśmy regularnie stosowali, no już może być szkodliwe i trujące dla nas. A co to są te kumaryny? Kumaryny to są związki chemiczne, które występują właśnie w cynamonie. Przede wszystkim cynamonie cassia wietnamskim. Jeżeli chodzi o cynamon ceyloński, one też powodują to, że jest przyprawa bardziej gorzka. Cynamon ceyloński z kolei ma śladowe ilości tego i jest dużo bezpieczniejszy w użyciu. I ceyloński jest słodki, tak? Jest słodki, tak. Bo jest dużo słodszy dzięki temu. Jak najłatwiej rozpoznać te cynamony, bo używany jest tak, albo w postaci rułek, tak? Czego? A nie proszku? Jest proszek, jedna wersja, ale są jeszcze, no najczęściej też tak spotykane na zdjęciach, jako przyprawy się używa raski cynamonu. Raski cynamonu, tak, uciekło mi to słowo. Zdarza się. Raski cynamonu. I tak, bo cynamon powstaje z kory cynamonowca, ścina się korę, suszy się i ona później się zawija. I tak, jeżeli mamy w rasce, to rozpoznajemy to w taki sposób, że jeżeli mamy oryginalny cynamon ceyloński, to on jest jaśniejszej barwy i jest zawinięty pełno, czyli ta raska jest pełna, wygląda trochę to po przecięciu jak cygaro. Czyli mamy takie pełne. I jeszcze druga rzecz, co łatwo rozpoznać, to właśnie można go złamać w dłoniach. W palcach można bez problemu złamać, nie jest taki twardy cynamon ceyloński. Kasja jest zawinięta najczęściej przy suszeniu, ona się zawija tylko z dwóch miejsc, czyli nie jest pełny ten rulonik. No taka rulka zostaje i jest bardzo twardy, no nie jesteśmy w stanie go tak złamać bezpośrednio. Z kolei tak, jest wersja też w proszku, to jest przyprawa po prostu mielona i to wtedy rozpoznajemy tak, że cynamon ceyloński jest dużo jaśniejszy, słodki zapach, słodki smak. A cynamon cassia, ten co najczęściej jest używany, niestety, no to on jest dużo ciemniejszy, troszkę gorzkawy, różnica. Jeżeli chodzi o sproszkowaną wersję, bo wiem, że są ludzie, którzy, niektórzy uważają, że tylko w raskach powinien być, ogólnie możemy używać, jeżeli chodzi o mielony, tylko ważne jest to, żebyśmy też, jeżeli mamy dostęp i producent na przykład podaje, to sprawdzić to, w jakich temperaturach jest suszony i następnie jak mielony. Takie suszenie powinno występować w okolicach 30-40 stopni Celsjusza, nigdy więcej. Wtedy zachowujemy wszystkie właściwości. Plusem mielonego jest to, no, że możemy go łatwiej używać do różnych potraw i tyle. A do jakich potraw możemy używać cynamonu? Cynamonu tak naprawdę i do mięsnych potraw, i do wegetariańskich. My najczęściej znamy przy słodkich potrawach, no ale gdybyśmy chcieli tak z jego właściwości, o których później opowiem, korzystać, no gdybyśmy tylko cynamonki jedli, no to niestety no, trochę dużo cukru i białej mąki nie byłoby to zbyt korzystne dla nas. Ja później na końcu jeszcze może opowiem jakieś takie kilka sposobów, jak go używać. Nie tylko w potrawach, ale jak na przykład tak do codziennego użycia, żeby tak trochę się wzmocnić, bo on ma bardzo fajne właściwości. A jakie są właśnie walory zdrowotne cynamonu? Walory zdrowotne cynamonu. I tutaj chciałbym na początku podkreślić, że około 70 publikacji naukowych było na temat cynamonu, ale wszystkie są robione na cynamonie ceylońskim. Czyli na tym dobrym. Na tym dobrym, bo jeżeli poszukamy w internecie, no jest, czy w jakichś publikacjach jest mnóstwo na temat cynamonu, zawsze zwracajmy uwagę, że tutaj chodzi o cynamon ceyloński. Prawdopodobnie kasja jakieś tam działanie też ma, ale to nie jest potwierdzone, nic, wszystko jest, jeżeli chodzi o ten... Powiedziałeś, ta kasja jest na wątrobę nie bardzo, więc... na nerki nie bardzo, więc także uważajmy na cynamon, bo mamy te dwa rodzaje, tak, kasja i ceyloński, czyli bardziej ceyloński, a tamten nie używać. Przynajmniej nie w dużych ilościach. A ceyloński jakie ma właśnie te jeżeli właściwości? Jeżeli chodzi o właściwości cynamonu, to są główne. Cynamon jest termogenikiem, czyli on przyspiesza naszą przemianę materii. Czyli bardzo fajny do diety redukcyjnej, jeżeli chcemy spalić trochę kalorii.
lepiej trawić, to cynamon właśnie, dlatego też super jest go dodawać do potraw różnych, no bo to przyspiesza nam spalanie materii. To jest taka jego główna cecha. Jest rozgrzewający. To jest przyprawa rozgrzewająca, więc w okresie jesiennym, zimowym bardzo fajnie właśnie jest rozgrzać organizm, też bardziej rozgrzany organizm lepiej trawi, no lepiej się czujemy, możemy się nie wiem, przy takim chłodnym wieczorze, wieczorem sobie usiąść, rozgrzać się, to też działa na nasze zmysły, bo na przykład bardzo fajnie zapach i aromat działa wyciszająco, relaksująco, czyli też na przykład taki możemy stres sobie łagodzić taką przyprawą. To jest tak, te dwa działania. Cynamon działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, na przykład również działa bakteriobójczo na m.in. na salmonelę, na bakterie coli, działa grzybobójczo, czyli hamuje rozwój pleśni drożdżaków, czyli właśnie tutaj możemy sobie go stosować regularnie. Można też stosować zewnętrznie, to z kolei z cynamonu produkuje się olejek cynamonowy, który w 80% składa się alchedychu cynamonowego, który jest właśnie zawarty w tej korze. I to jest działanie, w olejku eterycznym jest jeszcze większe działanie te przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Tutaj stosujemy zewnętrznie, można na skórę stosować, czy do aromatu. Tylko przy olejkach ja bym podkreślał, że jeszcze bardziej zwracajmy uwagę, z czego są robione. Bo olejki eteryczne to nie ma być taki zapachowy olejek, tylko prawdziwy olejek i sprawdzić, czy jest robiony z kory cejrońskiego, cynamonu. To by byłoby kolejne działanie. Jeszcze jest jedno z takich główniejszych, to jest działanie cynamon obniża poziom cukru w organizmie. Co jest bardzo fajne, bo tutaj przy regularnym stosowaniu on będzie regulował poziom cukru, a przy takich doraźnym stosowaniu większym, to nawet doraźnie nam obniży cukier. Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, ma przypadłość, która się nazywa cukrzyca, to cynamon może pomóc w regulowaniu poziomu cukru? Mhm, tak, tak. Że przy takim regularnym stosowaniu będzie, tylko żeby pamiętać, że on obniża cukier, nie? Że tutaj w zależności jak, jeżeli dużo więcej go w takiej doraźnej formie przyjmiemy, no to nam obniży doraźnie ten cukier. Że pomyślę tutaj działania, mieliśmy już sekundkę, tak? No to by były chyba te główne. Aha, jeszcze jest jedno działanie. Tutaj były badania robione, jeżeli chodzi o właśnie działanie tego alchedychu cynamonowego i pozostałych substancji w cynamonie, one są przetwarzane w naszej wątrobie w benzoenzan sodu, który jest w takiej postaci, właśnie, ale tylko przetworzony przez wątrobę, jest transportowany do mózgu i to prawdopodobnie, bo badania nadal trwają, opóźnia możliwość wystąpienia choroby Parkinsona albo Alzheimera. Czyli również właśnie wspomaganie pracy mózgu. I cynamon jest też, przyspiesza transport krwi do mózgu, co poprawia nam koncentrację i może poprawiać pamięć również. To są chyba takie, myślę, że chyba wszystko, przynajmniej te główne na pewno powiedziałem, jeżeli chodzi o zastosowanie cynamonu. No i teraz tak, no jak go stosować, bo tak jak mówiłem wcześniej, no cynamon najczęściej my znamy jako wypieki, ciasta, cynamonki, no ale tutaj no to jest raczej, no też możemy... A do kawy? Do kawy, jak najbardziej do kawy. Do kawy? Do kawy cynamon, tak, używamy, możemy użyć jako przyprawa, ale żeby jak najlepsze jego działanie, bo z kawą w ogóle super jest działanie, jeżeli zaparzymy cynamon z kawą, bo wtedy to nam poprawi koncentrację, jeszcze bardziej pracę z mózgu wzmocni, czyli przy jakimś takim wysiłku intelektualnym, wysiłku fizycznym bardzo fajnie jest właśnie sobie taką kawę zaparzyć, można herbatę parzyć, ale najlepiej jest parzyć już, tak jakby zmielimy sobie kawę i parzyć w tym czasie, dodać do tej kawy cynamon i tak zaparzyć. Czyli możemy... Czyli razem. Razem, tak. Czyli na przykład przez kawiarkę jak parzymy, to już to dajemy do kawy. Możemy... A w ekspresie to tam, gdzie są ziarna... W ekspresie to tam, gdzie tą korbę dajemy. Tą kolbę, a jak jest ekspres ten na guzik, to
to do ziaren. No to tutaj jest akurat najtrudniej. Jeżeli mamy kolbowy, no to do tego zmielonego. Nawet można, jeżeli taką po turecku robimy, no to już też tam wymieszać, nie? Mhm. I to wtedy jest najlepsze działanie, bardzo fajnie działa. I to też taka kawa będzie super przyspieszała metabolizm. To jest naprawdę taki booster, można powiedzieć. Kawa na odchudzanie, tak? Z cynamonem. Nie, że śmieję się. Bo właśnie, no można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Aha. Na przykład można wtedy olej MCT dodać, to już wtedy będzie taka bardzo mocna, no bo na przykład cynamon jest też używany w Ayurvedzie, jest sporo zapisków i to jest jeden z trzech głównych rozgrzewających przypraw razem z kardamonem i imbirem. W ziołolecznictwie jest używany, w naturoterapii, olejki eteryczne też są używane właśnie przy inhalacjach. I jeszcze na przykład bardzo fajnie jest teraz w okresie takich przeziębień gryp używać, bo bardzo fajnie wzmacnia górne drogi oddechowe. Czyli właśnie przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, jakieś tam stany zapalne i to nie dość, że nas rozgrzewa taki cynamon, to jeszcze właśnie szybciej się pozbieramy. Mamy jakieś przeziębienie, wychłodziło nas, to robimy sobie jakąś herbatę z cynamonem. Można cynamon też na przykład z wodą pić i tak w ciągu dnia sobie popijać. To jest ten sproszkowany, tak, do można wody? Można ten sproszkowany tak pić albo laski, bo są dwie możliwości. I są dwa sposoby, to nie jest parzenia, bo takiej wody. Jedna to jest po prostu dajemy do zimnej wody i zostawiamy na parę godzin, albo robimy letnią wodę i wtedy wystarczy 15 minut. No są dwa takie sposoby, w zależności jak szybko chcemy i taką wodę z cynamonem możemy sobie pić. I to tak naprawdę najlepsze działanie takie długofalowe. Mhm. A jeżeli chodzi o przyprawa, no to można właśnie znaleźć różne zastosowanie w kuchni, dania mięsne, desery. Można nawet eksperymentować. Można eksperymentować. Myślę, że przepisów znajdziemy mnóstwo. Mhm. A do różnych powiedzmy zup to powinniśmy stosować proszek czy laskę? Czy nie ma reguły? Nie ma reguły. Na przykład coś długo wygotowujemy, no to najczęściej laski się daje, ale można jak najbardziej proszek. I tym bardziej, że jeżeli mamy cynamon cejroński, to ta laska też jest miękka, ona nam się będzie też rozpadać, to też jest inaczej, nie? Bo jeżeli mamy tą kasję twardą, no to najczęściej robi się laskę i długo się gotuje, no bo ona jest twarda, więc żeby cokolwiek puściła, no to ten aromat dodania to musimy dłużej, przy cejrońskim nie ma problemu, możemy dodawać. Można sobie robić na przykład grzaniec jabłkowy, troszkę podgrzać sok jabłkowy, kardamon, cynamon, bardzo fajnie właśnie rozgrzewający do wina. Fajnie, zastosowanie bardzo, bardzo szerokie i takie zdrowotne i wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy zimę, śniegu co prawda jest niewiele, ale jak komuś jest zimno, to można się rozgrzać i do zimnej wody, i do ciepłej wody, i do potraw. Zastosowań jest mnóstwo. Powiedz Pawle, gdzie można kupić taki ten właściwy, najlepszy cejloński cynamon? Czy on jest wszędzie w sklepach, czy gdzieś? Pewnie najbardziej popularny jest ten, to co mówiłeś, ta kasja, tak? A cejloński to trzeba trochę poszukać, żeby to znaleźć, tak? Mm-hmm. Tak, zgadza się. No bo jeżeli mamy taką przyprawę tradycyjną, praktycznie w każdym sklepie, marketach spożywczych, to mamy cynamon kasja. Cynamon cejroński, no to szukamy w najlepiej sklepach specjalistycznych, ze zdrową żywnością, w jakichś sklepach, które zajmują się przyprawami. No również też my prowadzimy sprzedaż takiego cynamonu. Twoja firma od cioci nazywa się Nomak. Nomak. Tak. I wy sprowadzacie sami cynamon, ten cejloński? Tak? Raczej to jest tak, my współpracujemy z paru odbiorcami, którzy zajmują się sprowadzaniem z przyprawami z całego świata, więc u nas ta droga jest troszkę mniejsza, krótsza i już bierzemy po prostu z pewnego źródła. Współpracujemy z naszymi dostawcami, z jednymi 15 razy, z drugimi 12 razy, więc mamy sprawdzone. To długo. Długo. To i raczej długo. Staramy się też zawsze to podkreślać, że utrzymujemy jeden kontakt. Dzięki temu dostajemy zawsze z jednego źródła wszystko, a nie z, na przykład ze skupów,
to zapewnia to, że ta jakość zawsze jest porównywalna. Mhm. A ta torebka, co mi pokazywałeś tam przy stole, to jest właśnie ten cynamon? Tak, tutaj właśnie cynamon my oferujemy w takich torebkach po 180 gramów. A to nie jest napisane po polsku? Nie, my współpracujemy z marką niemiecką. Czyli to jest niemiecki, cejloński cynamon. Można tak powiedzieć. Tak, my współpracujemy z marką Irmresoring. To jest tłocznia, która od 25 lat funkcjonuje, rodzinna tłocznia. Oni zajmują się tłoczeniem olei i sprowadzaniem przypraw z całego świata. Znamy ich osobiście, wszystkich, więc relacja jest taka dość bliska tutaj u nas. I tak naprawdę mamy tutaj wszystko tak sprawdzone. Oni dzięki temu, że dystrybuują to troszkę na większy obszar, no to mogą sprowadzać bezpośrednio z dobrych źródeł, a my już możemy od nich gotowy produkt też zakupić. Nie przepakowujemy niczego, żeby też, bo to nie chodzi też o to, żeby coś kupić, przesypywać w jakieś miejsca, tylko jak najmniej przetwarzania. Co wyróżnia ten cynamon, to właśnie raski cynamonu, które są suszone na słońcu, następnie są mielone mechanicznie, delikatnie i powstaje taki właśnie proszek. Jest bardzo aromatyczny, taki cynamon można nawet łyżeczkę bezpośrednio przyjąć dzięki temu, że nie ma tych kumaren, nie będzie palił. I tak to wygląda. Stosujcie cynamon cejloński. Wiele się dowiedziałem o cynamonie. Jeżeli chcecie sobie nabyć cynamon niemiecki poprzez ciocię firmę Pawła Nomak, to link będzie w opisie pod filmem. I jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania do Pawła o cynamonie, to piszcie to w komentarzach. A to tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Będą następne. Dzięki piękne, dzięki Pawle. Wielkie. Dziękuję Wam wszystkim. Czytajcie Harmonię. Nie wiem, czy ją tutaj widać. Wiele, wiele ciekawych artykułów zdrowotnych i nie tylko. I trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Pa. Do widzenia. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.